Szczęść Boże, coś wam powiem. Wczoraj znaleźliśmy miejsce w sercu Jezusa, a dziś słyszymy, że Maryja zachowywała w swoim sercu wszystkie słowa i wydarzenia z życia Jezusa. I niepokalane serce Matki przeżywało wszystko. W swoich sercach też możemy chować wiele spraw i uczuć, które rozciągają się od najpiękniejszych chwil pełnych miłości, aż po samą nienawiść i urazę. Wszystko w jakiś sposób jest nam bliskie, bo mamy uczucia i nie jesteśmy martwi i zimni jak głaz. W ogóle ta dzisiejsza Ewangelia znów nam pokazuje, że bycie świętym nie oznacza wcale nieomylności. Opisana sytuacja byłaby dzisiaj na pierwszych stronach gazet i w głównych wiadomościach, że nieodpowiedzialni rodzice zgubili dziecko. Jak tak można? Byłby hejt, oskarżenia, wyzwiska, bo szybko się w tym gniewie zapalamy. Tylko nikt nie patrzy na to z perspektywy Boga, który spogląda na wszystko z góry i widzi więcej. Świętość Maryi i Józefa nie polegała na tym, że nie popełniali błędów. Oni w pewnym momencie nie rozumieli swojego syna. Przecież aktualnie wielu rodziców także ma problem w porozumiewaniu się ze swoimi dziećmi. Próbują znaleźć wspólny język, szukają sposobów, radzą się mądrzejszych. Jednak sama mądrość nie wystarczy. Właśnie tu trzeba uruchomić serce, żeby wszelkie rady i słowa płynęły z serca i do serca trafiały. Tak czynił Jezus. Jego wielkie serce ogarnia każdego człowieka. Jego mądrość wypływa z tego serca. I przez to jego słowa i myśli docierają do ludzi nie dlatego, że są mądre, ale dlatego, że są nasiąknięte miłością. Wiedza bez serca jest czczą gadaniną. Maryja wybrała drogę zrozumienia tego, co się wydarzyło. Nie patrzyła na swoje słabości, że nie zrozumiała, co mówi Jezus, że jest w domu swego ojca. Nie zadręczała się tym, że zgubiła syna. My często zadręczamy się, że popełniliśmy błąd i analizujemy, co poszło nie tak. Wtedy dotyka nas strapienie. Pamiętajmy, że nie myli się tylko ten, co nic nie robi. Hiszpański pisarz Carlos Zafón napisał: mówienie jest rzeczą głupców, milczenie tchórzy, a słuchanie rzeczą mędrców. Bo słuchanie prowadzi do kontemplacji. A my mamy kontemplować Boga, a nie swoje porażki. Mamy patrzeć na Boga tak, jak czytamy w Psalmie 34. Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością. Oblicza wasze nie zapłoną wstydem. Więc idąc śladami Maryi, nie skupiajmy się na sobie i nie dokonujmy oceny tego, czy jesteśmy dobrzy, czy kiepscy, ale skupmy się na Bogu, wtedy On zajmie się nami. Choć nasze serca nie są niepokalane, możemy naśladować Maryję, starając się poprzez modlitwę dochodzić do głębokiego sensu zdarzeń, które nam się przydarzają.